To spotkanie będzie nagrywane, już zaczęliśmy to nagrywanie i zawsze będziecie Państwo mogli skorzystać z tego, żeby sobie wrócić do naszego spotkania. Postaram się dzisiaj opowiedzieć, jak zawsze w trakcie naszych meetingów, na początku trochę na temat głównego tematu naszego spotkania. I to główny temat naszego spotkania to jest, jak radzić sobie z jesienną depresją. To jest no, trochę tak naturalne. Żyjemy w takim miejscu i ten rok był taki wspaniały. Dużo słońca, co powodowało, że każdy z nas mógł czuć się lepiej. No, ale kiedy przychodzi jesień, to tak naprawdę, kiedy tego słońca jest mniej, to każdy z nas może odczuwać jakieś takie osłabienie energetyczne. No dobrze, ale jak mamy osłabienie energetyczne, to musimy sobie z tym jakoś radzić, tak? Czyli na początku wprowadzę Was w temat tej jesiennej depresji, czy w ogóle problemów z nastrojem, a następnie przejdziemy sobie do rozwiązań. Czyli porozmawiamy sobie o tym, jakie ekstrakty roślin, jakie rośliny mogą nam pomagać. Nie będziemy mówili tylko i wyłącznie o depresji, będziemy mówili trochę o zaburzeniach snu, o tym, że mam jakiś słaby nastrój albo jakieś problemy z koncentracją. I wiele, wiele innych rzeczy. Kilka ciekawostek na temat samych podstaw, na temat depresji. No i na koniec sobie jakieś pytania i odpowiedzi też, jak będziecie Państwo mieli, to spróbujemy sobie odpowiedzieć. No dobrze. Dla osób, z którymi nie miałem wcześniej okazji się spotkać, chcę króciutko opowiedzieć o sobie. Jestem lekarzem medycyny, dietetykiem. A moja specjalizacja to dietetyka kliniczna, czyli zastosowanie diety w taki sposób, żebyśmy mogli leczyć różne dolegliwości. No i co jest bardzo, bardzo ważne w tej mojej pracy, o czym myślę, że większość Państwa zdaje sobie sprawę i wie, dodaję jeszcze do tego wszystkiego zioła, czyli jestem też dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Jest jeszcze kilka zajęć w moim życiu, którymi się pasjonuję. Pracuję w laboratorium genetycznym, prowadzę Kebella Beauty Clinic w Katowicach. Prowadzę w tej chwili jako główny badacz dwa badania kliniczne nad nowoczesnymi suplementami, ale ponieważ jest to objęte tajemnicą, więc na razie nie mogę nic zdradzić, ale kiedyś w przyszłości może o tym opowiemy. Także łączę w sobie kilka takich uniwersalnych specjalizacji, nazwijmy to zdrowotnych, czyli klasyczna medycyna, dietetyka i zastosowanie ziół w zdrowiu. No dobrze, co to jest ta depresja i porozmawiajmy w ogóle o podstawach. A więc spróbujmy zrozumieć samą ideę i problem. Co jest w ogóle, i to warto pamiętać, bardzo długo, bardzo wiele, wiele różnych badań pokazywało i przedstawiało depresję jako chorobę mózgu. Słuchajcie, to nie jest prawda. Depresja jest chorobą ogólnoustrojową i za chwileczkę pokażę Wam jedno z badań, które było przeprowadzone na ten temat i jest świetnym dowodem na to, że depresja to nie jest nawet choroba tylko i wyłącznie mózgu i zaczynamy szukać szerszego kontekstu, szerszego problemu związanego z powstaniem depresji. A więc depresja jest chorobą ogólnoustrojową. No i teraz, jeżeli chodzi o podstawę depresji, to bardzo ciekawe badanie było przeprowadzone w Monachium, w ośrodku Norberta Millera, gdzie przeprowadzono pionierskie badania na temat zastosowania, słuchajcie, leków przeciwzapalnych u osób z chorobami z depresją. Numer polega na tym, że okazało się, że w grupie były dwie grupy, tak jak jest to w badaniach klinicznych. Jedna grupa miała podawane leki przeciwzapalne, a druga grupa miała podawane leki przeciwdepresyjne. No i co się okazało? Okazało się, że ci, którzy mieli podawane leki przeciwzapalne, czuli się lepiej od tych, którzy mieli podawane tylko leki przeciwdepresyjne. I teraz, jak chcecie się zagłębić w temat, to zachęcam bardzo, bo jest kilka fajnych artykułów. Między innymi, depresja nie jest chorobą mózgu. Zachęcam do zapoznania się z artykułem pana profesora Piotra Gałeckiego z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Warto zagłębiać się w ten temat, jeżeli was to interesuje, ponieważ depresja to nie jest choroba mózgu, to jest choroba całego organizmu. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, jaka może być przyczyna tej choroby, skoro podawanie leków przeciwzapalnych
lepiej pomaga pacjentom, ja troszkę teraz tak uogólniam, cytuję tę publikację, bo są różne oczywiście indywidualne sytuacje, ale pamiętajcie o tym. Dlaczego? Dlatego, że za chwileczkę pójdziemy sobie do ziół i te zioła będą miały różny mechanizm działania i różny wpływ. Na przykład powiemy sobie trochę o ekstraktach konopi siewnej, czyli o ekstraktach kanabinoidów, ekstraktach z CBD, a jak wiecie, kanabinoidy mają silne właściwości przeciwzapalne. Więc coś w tym jest, tak, że ta depresja to nie jest choroba mózgu i co ważne jeszcze, bardzo istotne jest to, że coś z tym stanem zapalnym musi być w tej depresji. Bo my sobie wyobrażamy, że ta depresja to jest tylko taki zły nastrój, jest jakaś tam choroba albo jesień oczywiście i osłabły nam te nasze pozytywne emocje letnie, ale numer polega na tym, że w medycynie zaczynamy iść w kierunku tego, że depresja może mieć podłoże zapalne. Myślę, że część z Państwa przynajmniej po raz pierwszy usłyszała tą teorię i będziemy też czasem do tego wracać, a szczególnie warto o tym pamiętać, żebyście stosowali preparaty przeciwzapalne, jeżeli macie osłabiony nastrój. To taka ciekawostka, myślę, dla większości z nas. A więc choroby, w których udowodniono przewlekłe tło zapalne, to są takie jak cukrzyca, niektóre przypadki nadciśnienia, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby wrzodowe żołądka dwunastnicy, a nawet przewlekłe zapalenie wątroby. I teraz z badań wynika, że te jednostki chorobowe znacznie częściej występują z depresją niż sama depresja. A więc jest jakaś relacja między tymi chorobami zapalnymi a depresją. To jest kolejny dowód na to, że to nie jest wcale takie proste, jak nam się wcześniej wydawało, że my musimy patrzeć na ten organizm holistycznie. Dlatego tak fajne jest wspomaganie się właśnie naturalnymi ziołami, naturalnymi preparatami o właściwościach przeciwzapalne. Patrząc na statystyki, depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną. I tutaj od razu powiem, szanowni państwo, nie bójmy się tego, że ktoś ma depresję albo ma jakąś chorobę psychiczną. Jest to taka choroba, każda inna. Jak ktoś sobie złamie nogę, ktoś ma wrzody żołądka, a ktoś inny ma depresję. Bardzo wiele osób boi się o to, że choruje na depresję, nawet wstydzi się tego. Nie, zmieniajmy to. A dlaczego? Jesteś. No myślę, że w otoczeniu każdego z nas możemy spotkać osobę, która ma depresję albo miała depresję. No przecież jednym z najważniejszych elementów pomocy takiej osoby jest po prostu najzwyklejsza ludzka pozytywna relacja, rozmowa z tym człowiekiem, wsparcie. Więc jeżeli ktoś się pozamyka, bo ma depresję, to ciężko jest mu pomóc. Oczywiście może być chory i może nie do końca gdzieś tam sobie z tym radzić, ale jeżeli widzimy osobę, która zaczyna zmieniać nam się, zaczyna, kiedyś była otwarta, uśmiechnięta, a zaczyna się zamykać w sobie, to zwróćmy na to uwagę, słuchajcie, porozmawiamy, zapytajmy, co się stało, może możemy komuś pomóc. Jeżeli chodzi o zachorowalność, no to dość dużo osób choruje, dlatego że u osób na przykład w wieku podeszłym jest dość wysoka zachorowalność roczna na depresję i sięga ona nawet 15%, tak? Natomiast są też statystyki, które pokazują różnicę między tym, jak zmienia się jakość naszego życia i trwałość tego życia oraz kto częściej choruje na depresję, mężczyźni czy kobiety. I tak na przykład komfort życia osób z problemami takimi jak depresja czy napady lęku, jak wykazał raport specjalistów amerykańskich w takim bardzo znanym czasopiśmie Psychiatry amerykańskim, to ten komfort życia się tak zmniejsza, że o 10 lat krócej żyją osoby z depresją. Więc trzeba starać się pomagać tym osobom. No i teraz coś, nad czym warto się zastanowić. Otóż częściej na depresję chorują kobiety, natomiast z powodu depresji częściej umierają mężczyźni. Czyli kochani, po raz kolejny potwierdza się, że kobiety jednak są wcale nie tą słabszą płcią i świetnie sobie radzą z różnymi problemami, nawet jak mają depresję.
Natomiast mężczyźni niestety z powodu depresji umierają częściej. A teraz zwróćcie uwagę, jeżeli ryzyko zachorowania depresji u kobiet wynosi 20-25%, a u mężczyzn połowę tego, 7 do 12, a faceci umierają częściej, to znaczy, że my sobie naprawdę z tą depresją nie radzimy jako płeć mężczyźni. I kobiety świetnie sobie radzą z tą depresją. Więc, kochane panie, jak widzicie mężczyznę, któremu się naprawdę bardzo zmienił nastrój i coś się z nim dzieje niedobrego, to nie ignorujcie tego faktu, bo nawet facet może mieć jakieś problemy i nie radzić sobie z nimi i warto po prostu rozmawiać. Warto rozmawiać. Jeżeli chodzi o główne objawy, na które warto zwracać zawsze uwagę, to co takiego będzie się działo z taką osobą i dlaczego powinniśmy zawsze podejść do tej osoby i trochę z nią porozmawiać, spróbować jej pomóc. Obniżony nastrój pojawia się rano i utrzymuje się przez większą część dnia, prawie codziennie. Niezależnie od okoliczności, to jest bardzo ważne, żebyście zwrócili na to uwagę, bo wiecie, no można sobie zażartować, ktoś może mieć słaby nastrój, bo nie ma mleka do kawy rano, jak ktoś pije kawę z mlekiem. Natomiast, no tak troszkę w tej chwili żartuję, ale rzeczywiście niezależnie od okoliczności, jeżeli ma ktoś obniżony nastrój, to już mamy pierwszy główny objaw. Później mamy poczucie smutku i przygnębienia. Później mamy utratę zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność, zanik odczuwania przyjemności, zobojętnienie emocjonalne. Ulubione ciastko w kawiarni, które dotychczas poprawiało nam humor, teraz jest dla nas zupełnie obojętne, tak? Kompletnie jakby zniknęło z naszego życiorysu. No i osłabienie energii i szybsze męczenie. Jeżeli chodzi o również inne objawy, no to zaburzenia snu, myśli samobójcze, problemy z pamięcią i koncentracją, utrata wiary w siebie, tak? Poczucie winy, czasem nadmiernie i zwykle nieuzasadnienie, obwiniamy siebie za jakieś sytuacje, nie potrafimy odpuścić. Spowolnienie psychoruchowe, rzadziej pobudzenie, może być taka sytuacja, i zmiany łaknienia i masy ciała, czyli częste zmniejszenie apetytu częściej, tak? Będzie taka sytuacja. I rzadsze odczuwanie głodu. To wcale nie jest tak zawsze, bo będą takie osoby, które będą się objadały z powodu różnych problemów i obniżenia nastroju. No dobrze, ale teraz jak sobie popatrzymy na te zaburzenia snu, na zaburzenia pamięci i koncentracji, na utratę wiary w siebie i tak dalej, to zwróćcie uwagę, że można łączyć i uruchamiać różne mieszanki, które będziecie mieli do dyspozycji. Czyli możecie sobie zobaczyć, że mamy taką mieszankę, która jak mamy jakieś problemy ze snem, to jest dedykowana do tego, czyli mamy OptiSleep. Jak mamy problemy z pamięcią i koncentracją, to mamy OptiMind. Jak mamy utratę wiary w siebie, to możemy sobie użyć na przykład olejku CBD i tak dalej. Jednocześnie, co za chwileczkę Państwu pokażę, w tych preparatach nie jest zawarty jeden ekstrakt jednego zioła. I będę to podkreślał dzisiaj. Nie jedno zioło jest tam. Co to znaczy? To znaczy, że w tych mieszankach pojawia się na przykład 5 różnych ekstraktów różnych ziół. Co to oznacza, patrząc na nasz organizm holistyczny, że głównym zastosowaniem jakiejś mieszanki jest jakiś problem. Suplementacja u kogoś na przykład, kto ma osłabiony nastrój. Ale dodatkowym elementem, który uzyskacie dzięki zastosowaniu jakiejś mieszanki, jest również to, że na przykład poprawi koncentrację, poprawi nam jakość snu, tak? Przyspieszy zapamiętywanie, bo kiedy człowiek ma słaby nastrój i ma problemy z koncentracją, to też słabiej zapamiętuje. A różne mieszanki, różne zioła zawarte w preparacie będą miały różny sposób działania. To jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o przyczyny takiej zmiany nastroju, no to wymienimy sobie kilka.
I tutaj od razu też przypomnę, będziemy zrobimy takie, od razu przełączymy, dlaczego niektóre preparaty, szczególnie probiotyki, są takie bardzo, bardzo ważne w poprawie nastroju. Na przykład silny stres dla organizmu może spowodować depresję. Mamy depresję poporodową. Silny stres w życiu, na przykład śmierć osoby bliskiej. Ważne jest również to, że ten stres, który spotyka nas, stres może być tak silny i do tego jeszcze długotrwały, że spowoduje zaburzenia i problemy zdrowotne. Mamy zmiany hormonalne. Słuchajcie, depresja może pojawić się u osób, u pani z menopauzą, w trakcie dojrzewania nastolatków, w PMS-ie albo w chorobach tarczycy. Kolejna rzecz, i tutaj warto się zatrzymać i zapamiętać, zaburzenia flory jelitowej. Te neuroprzekaźniki, co to znaczy? Że jeżeli zastosujecie u siebie właściwą florę, czyli probiotyki, to bardzo fajny efekt można uzyskać, ponieważ te probiotyki, czyli te bakterie zdrowe, potrafią produkować substancje, które wpływają na poprawienie naszego nastroju. Takie bakterie, które poprawiają nastrój, nazywa się psychobiotykami. I bardzo wiele bakterii, na przykład FoctiProbio Plus, za chwileczkę pokażę Wam, jak to wygląda. To są bakterie, które potrafią produkować neuroprzekaźniki, czyli poprawiają nasz nastrój, bo produkują substancje chemiczne, które na to pozytywnie wpływają. I jest jeszcze jedna rzecz. Niestety zdarza się, że możemy się zatruć lekami i będziemy mieli problem, ponieważ leki będą miały negatywny wpływ na nasze zdrowie. Tych leków jest dość dużo. Więc jak bierzecie Państwo jakieś leki, to warto zapytać swojego lekarza albo przeczytać instrukcję, ponieważ tam może być napisane, że takie lekarstwo potrafi zmniejszać nasz nastrój. Jeżeli chodzi o tą florę jelitową, no to podkreślam to jeszcze raz. Każda już w tej chwili poważne badanie kliniczne na temat wpływu odpowiedniej flory jelitowej podkreśla, że obowiązkowo w leczeniu depresji powinno stosować się probiotyki. Dlaczego? Dlatego, że 90% serotoniny produkowana jest w jelitach, pod warunkiem, że zasiedlają je prawidłowe bakterie. Czyli zobaczcie, serotonina, która poprawia nasz nastrój, albo inaczej, jak popatrzy się od strony leczenia depresji, to są takie lekarstwa, które podnoszą poziom serotoniny w organizmie. Czyli jak one podnoszą poziom serotoniny w organizmie, to my się lepiej czujemy. No i dokładnie to samo uzyskacie, jeżeli będziecie mieli prawidłową florę jelitową i te bakterie w waszych jelitach będą produkowały dużo różnych neuroprzekaźników, w tym serotoniny. Czyli to jest bardzo ważne, żeby te psychobiotyki, czyli te bakterie probiotyczne, były w naszym organizmie. Jeżeli chodzi o leki antydepresyjne, to kilka faktów na ten temat, tak króciutko. My sobie tutaj rozmawiamy bardziej o zastosowaniu suplementacji i zastosowaniu naturalnych preparatów wspomagających zdrowia, natomiast kilka faktów dotyczących leków antydepresyjnych. Pierwsza rzecz. Mit. Leki na depresję są silnie uzależniające. A jaki jest fakt? Obecnie stosowane leki przeciwdepresyjne nie powodują uzależnienia, prawidłowo zastosowane. Druga rzecz, bardzo ważna, i to też jest nieprawda. Antydepresanty zmieniają osobowość. To nie jest prawda. Antydepresanty zmieniają chemię mózgu, a nie osobowość. Czyli nasze zachowanie będzie inne troszeczkę, ale tu nie zmienia się nasza osobowość, tylko po prostu łatwiej nam jest żyć, jeżeli potrzebujemy do zastosowania leków antydepresyjnych. Tak? Tutaj, jak widzicie, ja jestem lekarzem, więc ja nie jestem bezkrytycznym wrogiem zastosowania leków. To jest nieprawda. Uważam, że wszystko jest dla ludzi,
odpowiednie zastosowanie leków jest potrzebne, a czasem po prostu nadużywamy tych leków i nie są one nam potrzebne, bo powinniśmy najpierw zadbać o swoje zdrowie holistyczne, a dopiero wtedy w chorobach przewlekłych, jak to nie działa, zastosować leki. Warto wtedy konsultować to zawsze z lekarzem. Biochemia mózgu. Jedna z najważniejszych teorii głosi, że symptomy depresji pojawiają się z powodu zaburzeń w stężeniu różnych neuroprzekaźników. Czyli to, co wcześniej powiedzieliśmy, serotonina, noradrenalina i dopamina, to są te neuroprzekaźniki, że mamy zaburzenia ich ilości w mózgu, to jest jedna z najważniejszych teorii dotyczących depresji. A niektóre fakty, niektóre badania mówią, że coś tu jednak nie gra i to nie jest jedyny czynnik. Wspomniałem na samym początku, że są te badania potwierdzające, że stosowanie leków przeciwzapalnych ma bardzo silny wpływ przeciwdepresyjny. To jest w ogóle ciekawostka, to jest jedna z dziedzin psychiatrii, które w tej chwili bardzo gruntownie podlegają analizie, no bo były badania, pan profesor zresztą zachęcam was do przeczytania artykułu, też przedstawia to wspaniale, więc trzeba patrzeć na tą biochemię mózgu szerzej, a więc też trzeba walczyć ze stanami zapalnymi. Jeżeli chodzi o jak działa depresja, czyli jak ona wpływa na nasz organizm, to tak to wygląda, że jeżeli mamy dwie komórki jakieś w mózgu i one się ze sobą komunikują, to mózg osoby z depresją pracuje nieprawidłowo, ponieważ komunikacja pomiędzy komórkami jest zaburzona. Czyli to jest ta teoria biochemiczna. Czyli ten neuroprzekaźnik to jest taka informacja, która jest przekazywana między komórkami i ona jest źle przekazywana. No i niestety może to gdzieś tam, uogólniam, spowodować na przykład depresję, czyli jakieś zaburzenie, pogorszenie nastroju, emocjonalną pustkę, lęki czy bezsilność. Tak? No niestety warto pamiętać, że długotrwała, pogłębiająca się depresja może powodować w końcu objawy fizyczne, czyli spadek sił witalnych, czyli nawet niemożność wstania z łóżka, ociężałość i senność. Teraz troszeczkę będziemy wchodzić już w rozwiązania. Rozwiązania, czyli to, że będziemy mieli różne zioła, które będziemy mogli zastosować u osób, które sobie stosują ekstrakty roślinne z Willoweya i te ekstrakty mogą wpływać na nasz organizm w bardzo pozytywny sposób w różnych miejscach. I to działanie jest, zobaczycie, nie tylko przeciwdepresyjne czy wspomagające nasz nastrój, ale na przykład poprawiające sen. Tak jak mówimy tutaj o wpływie serotoniny na nasze zdrowie. Czyli mówi się w tej teorii biochemicznej, że w leczeniu depresji ważne jest utrzymanie prawidłowego poziomu serotoniny. Dobrze. Zobaczcie zatem, jak pięknie wygląda męczennica cielista, której ekstrakt ma bardzo fajne, szerokie działanie na nasze zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że ekstrakt z męczennicy, który jest w ogóle powszechnie stosowanym i uznanym ziołem w fitoterapii u osób, które mają jakieś problemy z nastrojem, ona na przykład obniża nam poziom stresu i działa przeciwlękowo, tak? Poprawia nam jakość snu, ten nasz sen jest głębszy i dzięki temu nasz organizm się lepiej regeneruje. Czyli tutaj macie obszar stresu, lęku i snu. Tutaj macie znowuż ekstrakt z kwiatów szafranu, czyli najdroższa przyprawa na świecie. Tu jest też ciekawostka, zobaczcie, że ekstrakt ten zwiększa produkcję serotoniny, a więc jeżeli analizuje się wpływ takiego ekstraktu z szafranu, to warto pamiętać, że taki ekstrakt stymuluje organizm do tego, żeby była większa produkcja serotoniny. Przecież mówiliśmy o tym, że ta serotonina jest nam bardzo potrzebna. No dobrze, ale tutaj mamy też poprawę funkcji poznawczych, czyli
szybciej kojarzymy fakty, lepiej się uczymy, tak? Czyli mamy wsparcie koncentracji i pamięci. Czyli mówiliśmy przy męczennicy trochę o śnie, o poprawie nastroju, a tu mamy nie tylko poprawę nastroju, ale również wspomaganie koncentracji i pamięci. Czyli już macie szeroki kontekst zastosowania drugiej rośliny. Ale mamy jeszcze jedną rzecz. Ekstrakt z kwiatów szafranu wspomaga osoby, u których mamy zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Tak? Więc tutaj to jest też kolejny aspekt. Inozytol, czyli składnik fosfolipidów układu nerwowego, czyli element budulcowy. Czyli kolejny element, ale zupełnie z innej perspektywy też popatrzmy na to. Czyli jeżeli mamy zaburzenia budowy neuronów i substancji, w których te neurony są zawieszone, to te fosfolipidy potrzebują inozytolu. I jak my go suplementujemy, to łatwiej nam jest odbudować tak prawidłowe funkcjonowanie i budowę neuronu. Kolejna rzecz to jest pomarańcza gorzka. I tutaj znowuż łatwiejsze zasypianie, lepsze odprężenie, uwolnienie się od stresu, tak, i lepsze samopoczucie. Czyli kolejna roślina i już znowuż inny aspekt. To jest tak, wiecie, jak się komponuje mieszanki ziół, to tak jakbyście komponowali najwspanialszy posiłek, jakiś przepyszny posiłek. Przychodzą goście, chcecie się pochwalić i przygotowujecie jakąś przepyszną potrawę. Ja na przykład uwielbiam przygotowane w 3 minuty podpiekane na patelni rozgrzanej do czerwoności piersi z kaczki ze skórką taką chrupiącą i przygotowuje się ją dosłownie w 3 minuty. Wszystko jest fajne, ale żeby one były smaczne i rozpływały się w ustach, to trzeba dzień, a nawet 2 dni wcześniej dobrze pokrojone i oczyszczone mięso z takiej piersi z kaczki zanurzyć na przykład w świeżo wyciśniętym soku z pomarańczy. I dodać do tego na przykład jakieś zioła, czyli na przykład rozmaryn, czy inne zioła, które lubicie dodawać. Czyli z kompozycją, którą macie w ziołach, jest dokładnie tak jak z przygotowywaniem najwspanialszych dań. Żeby to danie było pyszne, trzeba się trochę natrudzić i dopiero połączenie różnych smaków i tego, jak przygotowujecie ten posiłek, daje ten cudowny efekt, że możecie się z kimś spotkać i cieszyć się a tym, że to jest coś wyjątkowego. Dokładnie to samo jest z roślinami i z ekstraktami. Czyli tutaj macie znowuż pomarańczę gorzką. Tutaj macie granatowiec. Muszę powiedzieć, że w ogóle granatowiec jest absolutnie obowiązkowy u osób, które na przykład chcą się chronić przed nowotworami. Granatowiec ma właściwości bardzo silnie antyoksydacyjne. Bardzo silnie jest. On ma udowodnione właściwości przeciwnowotworowe. I przy okazji, słuchajcie, i teraz przecież my rozmawiamy o depresji i o poprawie nastroju, ma silne właściwości neuroprotekcyjne. Czyli co to znaczy? Chroni nasz mózg. Tak? Melisa lekarska, myślę, że ziołko, które rośnie w bardzo wielu Państwa ogrodach, wspomagamy tą rośliną nastrój u osób, które mają jakieś nerwice, jakieś wzmożone napięcia, tak? A jednocześnie zwróćcie uwagę, że melisa wzmaga trawienie i pobudza apetyt, które przecież są w depresji bardzo często obniżone. No i jedna z moich ukochanych roślin, czyli dziurawiec, i tutaj mamy ekstrakt, który zawiera dużą dawkę hyperycyny. Co jest ważne, hyperycyna hamuje rozpad serotoniny. Czyli chcecie, żeby czegoś było dużo, to trzeba to chronić. Czyli trzeba chronić serotoninę przez rozpadem enzymatycznym. No i ekstrakt z dziurawca chroni tą serotoninę. Oczywiście ekstrakt dziurawca ma również inne zastosowania. I to jest też fajne, że jak bierzecie mieszankę, gdzie jest ekstrakt dziurawca, to też poprawiacie trawienie i poprawiacie funkcjonowanie waszej wątroby. Tryptofan, czyli to jest prekursor
biochemiczny produkcji serotoniny i melatoniny, która odpowiada za prawidłowy rytm dobowy, tak? Więc tryptofan, jeżeli sobie podajemy w jedzeniu i w suplementacji, to w naszym organizmie łatwiej jest wyprodukować serotoninę i melatoninę. No i teraz opowiadałem wam o różnych ziółkach, a teraz zobaczcie, że jak będziecie szukali tak szerokiego zastosowania różnych roślin, to znajdziecie ją na przykład w Neurostress Plus, czyli w ekstrakcie w kapsułkach, w którym te ziółka są schowane. No dobrze, to teraz druga rzecz, też bardzo, bardzo ciekawa, czyli kanabinoidy. Nie mamy dość czasu, bo można by było pięknie poopowiadać tutaj o ekstraktach z konopi siewnej i o roślinkach, o tym ekstrakcie, który tam wyciągamy, czyli o kanabinoidach. To są takie substancje, które są bardzo, bardzo modne w tej chwili i to, co najważniejsze, one mają nie dość, że bardzo szeroki, pozytywny wpływ na nasz organizm, to jeszcze, uwaga, mają właściwości przeciwzapalne. Dobrze, no ale jeżeli one mają właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, neuroprotekcyjne, to pamiętacie, że myśmy rozmawiali na ten temat na początku. Mówiłem o tym, że w badaniach nad depresją udowodniono w Monachium, że zastosowanie, to było bardzo, bardzo ciekawe, takie prekursorskie badanie, że jeżeli stosuje się odpowiednie procedury przeciwzapalne, to one czasem są nawet bardziej skuteczne od podawania leków przeciwdepresyjnych. Jak ktoś ma problem tego typu, to zawsze możecie zapytać swojego lekarza, psychiatrę, lekarza prowadzącego o tego typu sytuacje, czyli stosowanie preparatów przeciwzapalnych depresji. Co jest piękne w podawaniu kanabinoidów? Warto o tym pamiętać. Jeżeli kogoś pasjonuje ten temat, to zachęcam do analizy, ponieważ warto wiedzieć, że podawanie suplementu z kanabinoidami jest z definicji najdoskonalszą postacią suplementacji. Co to znaczy suplementacja? To jest uzupełnianie niedoborów w organizmie, jeżeli nam czegoś brakuje. I teraz nasz organizm ma własny system endokannabinoidowy. To znaczy, że my potrafimy produkować te kanabinoidy. Nasz organizm. I teraz podajecie komuś, mówicie, proszę sobie zastosować, warto wypróbować jakieś tam kanabinoidy. Zaraz wam pokażę, jakie my stosujemy. To nie zawsze działają w 100% i u każdego kanabinoidy. Natomiast trzeba wypróbować, czy one działają właściwie u każdego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podacie komuś kanabinoidy, olej CBD, full spektrum, i u tego kogoś po miesiącu, po dwóch zauważycie zmianę, to znaczy, że w jego organizmie jest za mało kanabinoidów. Wy mu suplementujecie, czyli uzupełniacie niedobór i jest fajny efekt, super efekt. Natomiast zdarzają się takie osoby, które mówią, dobra, dobra, ja biorę te kanabinoidy, one na mnie nie działają. To znaczy, nie, że kanabinoidy nie działają. To znaczy, że ten ktoś ma szczęście, jego układ endokanabinoidowy jest po prostu wydolny i przyczyną jego problemów jest co innego. I on nie musi brać kanabinoidów. Po prostu bierze inne preparaty. To jest bardzo fajny test diagnostyczny na wydolność naszego układu endokannabinoidowego. Czyli te ekstrakty z CBD możecie sobie brać w olejkach full spektrum, to jest bardzo ważne, dlatego że tam jest ponad 100 różnych kanabinoidów, w tym duża dawka CBD i mamy w trzech odmianach te mieszanki, czyli Power, gdzie dodaliśmy do tego ekstraktu również ashwagandę jako adaptogen, to jest coś takiego, że tak, chce nam się żyć, relaks, z melatoniną, czyli jak ktoś ma zaburzenia jakiegoś rytmu dobowego, albo jedziecie gdzieś w jakąś podróż i po prostu rozregulował się wam zegar biologiczny, to macie z melatoniną, albo klasik, jak ktoś kocha klasyczne kanabinoidy bez żadnych dodatków, nie ma problemu, proszę bardzo, jest taka postać. Jak stosować? Po to zrobiliśmy trzy postacie, żebyście mieli w odpowiednim momencie odpowiedni rodzaj kanabinoidu. Czyli macie full spektrum
Rano jest power, żeby nam się chciało wstać z łóżka i pójść i zrobić, co tam mamy do zrobienia. Classic i relax na noc, żebyśmy sobie zdrowo spali. I teraz potencjalne zastosowanie, no już samo się nasuwa. Bezsenność przecież poprawia pracę mózgu i proces zasypiania, a myśmy jeszcze do tego dodali melatoninę. Jak ktoś ma problemy z lękami, z osłabieniem nastroju, czyli pomaga utrzymać dobry nastrój, tak? Czyli bardzo takie działanie neurologiczne wybrane, ale muszę powiedzieć, że kanabinoidy mają szersze działanie, dużo szersze działanie na nasze zdrowie i poleca się zastosowanie kanabinoidów wszędzie tam, gdzie macie jakikolwiek problem ze stanem zapalnym. A tych chorób jest naprawdę dużo. I to zaczynając od łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów, na onkologii kończąc. Warto pamiętać, że CBD mają ten sam metabolizm co niektóre leki, więc jak ktoś na przykład bierze jakieś lekarstwa psychiatryczne, a chciałby sobie zastosować CBD, no to tu warto w razie wątpliwości skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. To tutaj podkreślam z obowiązku. Czyli ekstrakty full spectrum CBD to jest coś, co warto zastosować wszędzie tam, gdzie mamy stany zapalne i wszędzie tam, gdzie mamy również osłabienie naszego nastroju i zaburzenia snu. Także trzy postacie do naszej dyspozycji. No dobrze, teraz mamy Probio Plus, czyli probiotyk, w którym mamy aż 18 wyselekcjonowanych bakterii probiotycznych i gigantyczną dawkę. Możecie sobie porównać dawki probiotyków. Warto to zapisać i zaraz po naszym spotkaniu sprawdzić, żeby się przekonać. 450 miliardów żywych kultur. Porównajcie sobie z innymi probiotykami, ile jest w jednej dawce. Tak? Nie 7 miliardów, nie 15 miliardów, tylko 450 miliardów żywych kultur bakterii w Probio Plus. Do tego jest prebiotyk, czyli jedzenie dla tych bakterii i do tego jest jeszcze beta-glukan. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, o której kiedyś opowiem i zrobimy sobie osobne spotkanie. Jestem wielkim fanem beta-glukanów. Beta-glukany badaliśmy w Zakładzie Immunologii Klinicznej, tam było opracowanie piękne już w 2006 roku, więc kawał czasu temu. W Prokocimiu jest taki szpital, gdzie się leczy dzieci i tam między innymi leczy się, to jest taki ostatni bastion obrony, jak już sobie nie radzimy w poradni, to dziecko może trafić do Zakładu Immunologii Klinicznej w Prokocimiu. I tam próbujemy ratować te dzieciaki, jak mają jakieś zaburzenia odporności. I wyobraźcie sobie, że tam z tej poradni w Zakładzie Immunologii Klinicznej każde dziecko z wtórnym zaburzeniem odporności dostawało beta-glukany. I nareszcie spełniły się moje marzenia, bo ja chciałem bardzo dawno mieć już w probiotyku beta-glukany. I my je mamy, słuchajcie. W Japonii to jest lek onkologiczny. W Europie bardzo rzadko stosowane, a ma niezwykle silne właściwości poprawiające na przykład regenerację szpiku kostnego u osób poddanych chemioterapii. Ordynuje się go nawet oficjalnie w Unii Europejskiej, poleca się beta-glukany u osób z zaburzeniami lipidogramu, czyli tam, gdzie są jakieś zaburzenia związane z złym metabolizmem tłuszczu i z tego powodu jakieś problemy wątrobowe i miażdżycowe. I to, co bardzo ważne jest, szczepy tych bakterii, które są wyselekcjonowane tutaj, niektóre z nich mają cechy psychobiotyków. Psychobiotyków. To znaczy, że są to bakterie, które produkują neuroprzekaźniki, a więc poprawiać będą nastrój. No i oczywiście, jak sobie zrobicie, wyciągniecie z saszetki, nalejecie, nasypiecie proszek i zalejecie wodą, to tam jest też błonnik witalny, więc zobaczycie, że to wszystko fajnie ze sobą współgra. O zaletach już mówiłem, czyli duża dawka, 18 szczepów, wspomaganie prawidłowej diety, uzupełnia niedobory cynku, bo tam jest również cynk. To są wszystko naturalne składniki. Oczywiście wspomaga naturalną odporność, bo w ogóle w tej chwili nie ma mowy o poprawie naturalnej odporności bez probiotyków.
Ja już nie wspominam o leczeniu na przykład chorób ginekologicznych i innych, słuchajcie. Nie ma w tej chwili ani w psychiatrii, ani w ginekologii lekarza, który w sposób rozsądny, jeżeli chce kogoś leczyć, że zapomni o probiotykach. Nie ma takiej możliwości. Po prostu jest obowiązkowy. Także porozmawialiśmy sobie dzisiaj o depresji, o osłabieniu nastroju, o smutku, o zniechęceniu do życia. Bardzo, bardzo proszę, jeżeli znacie kogoś, jakąś osobę, która po prostu zaczyna zachowywać się w inny sposób, zamyka się w sobie, nie spotyka się, przestają cieszyć rzeczy, które wcześniej sprawiały radość. Proszę, porozmawiajcie z taką osobą, spróbujcie pomóc takiej osobie. Naprawdę wcale nierzadko spotykamy się z osobami z depresją. Znane są bardzo świetne osobistości, już można by rzec, niestety odeszłe i pozostałe tylko w naszej pamięci. Świetni aktorzy, znane osoby, nawet z pierwszych stron gazet, z telewizji, które pomimo tego, że miały wizerunek osób uśmiechniętych, niby to wszystko gdzieś tam na zewnątrz funkcjonowało ok, ale w środku miały depresję i niestety odebrały sobie życie i zakończyły przedwcześnie swój żywot. A mogliśmy się cieszyć ich obecnością jeszcze długo. Także zachęcam do tego, żeby wzmóc swoją czujność, żeby pomagać, żeby rozmawiać. A co jest fajne też w Healaway. Dzięki temu, że się spotykamy, że nas jest coraz więcej, więc będą też takie osoby, które dzięki temu, że będziemy sobie razem pracować, może odnajdą też swoją drogę i poprawią swój nastrój i odnajdą radość w życiu. Także pięknie dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru i spokojnej nocy i wszystkiego dobrego. No i czas na pytania i dyskusje. Ja teraz zatrzymam udostępnianie ekranu i spróbujemy sobie, zobaczymy, jak to wygląda. Może byśmy sobie porozmawiali na temat jakichś pytań, odpowiedzi, które gdzieś się tam pojawiły. Czy jest coś takiego ważnego, o co chcielibyście Państwo zapytać? Zachęcam. Ja sobie teraz przejrzę, pozwólcie, bo ja miałem udostępniony ekran, więc ja sobie szybciutko przejrzę ten nasz czat i może jakieś pytania się pojawiły. Nie widzę tutaj zbyt wielu pytań. To Może teraz. Janusz, dobry wieczór. Może ja ci przeczytam, jakie suplementy można łączyć, a jakie nie. Z obserwacji, które mamy z tych mieszanek ekstraktów, po 5 latach stosowania tych mieszałek, muszę powiedzieć, że nie spotkaliśmy się z sytuacją, w której, jeżeli były zastosowane 3, 4, nawet 5 mieszanek ekstraktów, żeby wystąpiły interakcje. Więc zachęcam do łączenia. Zachęcam do łączenia. Na tym też polega synergia ziół. Więc jak do tej pory nie spotkaliśmy, no słuchajcie, no jeżeli ktoś z Państwa zna chociaż króciutką historię tych mieszanek, z którymi mam przyjemność pracować, to jeżeli możecie sobie wyobrazić, że kilkaset tysięcy tych produktów trafiło do osób, które je stosowały. I mówię Państwu, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji o negatywnej interakcji pomiędzy tymi mieszankami, to myślę, że próba jest wiarygodna i wystarczająca. A tu pojawiają się takie pytania, czy mamy karmiące? Mogą. No, tak jest zarejestrowane nasze preparaty, że niespecjalnie mamy karmiące, które są pod specjalną ochroną, są zarejestrowane jako konsumenci suplementów. Więc bardzo przepraszam, ale zgodnie z etykietą nie za bardzo. Jeżeli chodzi o preparaty na stawy, osoby starsze, a jakie młode, nie ma czegoś takiego, że dzielimy sobie na młode i na starsze. Jest syrop, gdzie mamy bardzo dużo substancji aktywnych, gdzie mamy dużą dawkę substancji budujących. Mamy w kapsułkach zioła i tam są ekstrakty suche, więc możemy sobie je łączyć. I tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że
jak się patrzy na to, jak spada nasza zawartość różnych substancji aktywnych w organizmie, to można uogólnić, że mniej więcej od 25 roku życia powinniśmy już się zacząć regularnie, zdrowo odżywiać i suplementować, bo mamy zaburzenia wchłaniania, bo nasz organizm produkuje mniej różnych substancji, mamy mniej kolagenu, mniej kanabinoidów naszych wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład taka różnica dawkowania witaminy D3. Osoby gdzieś tam, powiedzmy, do 65 roku życia powinny stosować witaminę D3 w okresie jesienno-zimowym, a osoby po 65 roku życia mają stosować witaminę D3 przez cały rok. Więc są jakieś tam niuanse takie, gdzie warto je pamiętać. Zaczęły pojawiać się pytania, więc ja muszę sobie troszeczkę cofnąć te pytania, żeby je zdążyć przeczytać, żeby czegoś nie pominąć. Po usunięciu woreczka żółciowego, czy mogę stosować Dexiliver? Tak, nawet powinno stosować się Dexiliver po usunięciu woreczka żółciowego, bo jeżeli nie chcemy mieć jakichś problemów z wydzieleniem żółci, żeby nam się gdzieś tam te jakieś kamienie nie tworzyły w drogach żółciowych i żeby nasza wątroba prawidłowo funkcjonowała, to ja zachęcam gorąco, żeby stosować mieszanki ziołowe nawet już po takiej operacji. Co jeszcze takiego mamy tutaj? Po szczepieniu na COVID walczę z zapaleniem stawów mięśni. Czy można coś z suplementacji pomóc? Nadreaktywność organizmu, jaką mamy po zastosowaniu niektórych preparatów szczepionkowych, to jest rzeczywiście reakcja wtórna, silna reakcja zapalna. Czyli jeżeli mamy silną reakcję zapalną i nadreaktywność, to my powinniśmy ten organizm wyciszyć. Czyli wszelkie procedury takie oczyszczające, detoksykujące, czyli jakiś detoks, aloes, bardzo polecam wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. One mają udowodnione działanie przeciwzapalne, więc tego typu procedury. Co jeszcze mamy tutaj? Nie na dzisiejszy temat. Wspierać detoks produktowy. Tak, my przygotowujemy dla Państwa specjalną mieszankę, która będzie dedykowana po to, żeby taki detoks i odrobaczanie zrobić. Ona jest już gotowa. Kiedy ją wprowadzimy, to tutaj jeszcze musimy uzgodnić to z zespołem. Ja to muszę to potwierdzić. Natomiast wszelkie procedury oczyszczające w dzisiejszych czasach to jest w ogóle mus. Słuchajcie, ja w ten weekend byłem w górach, gdzieś tam jeździliśmy odwiedzić groby rodzinne i będąc w tych górach, szliśmy sobie spacerem wzdłuż drogi. Idziemy sobie spacerem wzdłuż drogi i koło nas przejechał samochód. I ku mojemu zdziwieniu poczułem od dawna nie coś, czego nie czułem już dawno. Zapach samochodu. Mieszkam w Katowicach. Słuchajcie, to jest tak zanieczyszczone powietrze, takie trucizny, które nas otaczają, że my w ogóle nie czujemy tego smrodu. Więc zawsze warto mieć jakiś punkt odniesienia. Procedury detoksykujące to jest jedna z najważniejszych rzeczy naszej codzienności, które regularnie powinniśmy stosować. Czy leki antydepresyjne mogą źle działać z suplementami? Tak, niektóre leki antydepresyjne mogą źle działać z suplementami. Dlatego powiedziałem, że jeżeli stosujemy na przykład dużą dawkę kanabinoidów, olejków CBD, to trzeba sprawdzić charakterystykę leku przeciwdepresyjnego, czy tam nie ma interakcji. To nie jest, że źle działają w interakcji, tylko chodzi o to, że może się względnie dłużej utrzymywać lek w organizmie. Czyli trzeba tam po prostu umiejętnie zmodyfikować dawkę leku i tyle. Ale mogą być stosowane razem. To zrobi każdy lekarz, który chociaż troszeczkę wie na temat konopi siewnych, ekstraktów i łączenia ekstraktów konopnych z lekami przeciwdepresyjnymi. Czy suplementy można przyjmować wszystkie naraz, czy w odstępach czasu? Jest ogólnie przyjęta zasada, że ekstrakty ziołowe, ekstrakty suche, które macie w kapsułkach ziołowe, stosujemy na czczo. Można je stosować jednoczasowo rano i wieczorem. Natomiast na przykład probiotyk stosujemy w trakcie jedzenia. Tu jest kolejne pytanie też tego typu. Przyjmować na czczo w trakcie posiłku. Zioła zawsze przyjmujemy na czczo, probiotyk, kwasy
wielonienasycowe przyjmujemy z jedzeniem. To samo dotyczy minerałów i witamin. A przyjmujemy je po prostu z jedzeniem. Depresja nastolatki, co można włączyć? Serotonina nie przyniosła rezultatu. Mogą być różne zaburzenia poziomu neuroprzekaźników. Wspomniałem o tym, że mamy trzy podstawowe elementy, które zawsze w takiej sytuacji należy suplementować. Są to kanabinoidy, czyli olej CBD, kwasy wielonienasycone omega-3 i probiotyki. I to zawsze stosujemy w takiej sytuacji również u nastolatki, czyli wracamy, taka podstawowa homeostaza. Wzmacniamy ten organizm. Probiotyki mogą być dla dzieci powyżej 12 roku życia. Tak, mogą być. Super są dla tych dzieciaków. I naprawdę ja mam też bardzo wiele nastolatków, które miały duże problemy zdrowotne i po prostu te probiotyki razem z ziołami i zmiana diety bardzo, bardzo zmieniła życie tych dzieciaków i po prostu powyłaziły z różnych chorób. Stany zapalne, pogłębiające się problemy ze zwyrodnieniami. Który z preparatów? Startujemy niedługo już z wyszukiwarką, więc te wszystkie pytania na te odpowiedzi znajdziecie w wyszukiwarce. Natomiast w ogóle jednym z koników, takich największych pasji, jakie zobaczycie w tych mieszankach, jest to, że macie kilka preparatów na stawy i macie kolagen liposomalny, macie bardzo dużą dawkę substancji budulcowych, glukozaminę, chondroity, na kwas hialuronowy w syropie, ale macie też ekstrakty, silne, stężone ekstrakty ziołowe w kapsułkach. I najczęściej łączy się trzy elementy, dlatego że kolagen i syrop uzupełnia nam dużą dawkę substancji budulcowych, a kapsułki są dodatkiem ekstraktów roślinnych, czyli one mają jakby modyfikować naszą reakcję, te w kapsułkach, a kolagen i syrop mają dostarczać substancji budulcowych. I zawsze w ten sposób je łączymy. Co można polecić osobie chorej na stwardnienie rozsiane? Stwardnienie rozsiane, tak, czyli to jest taka choroba autoimmunologiczna, gdzie mamy stany zapalne. Zawsze coś, co ma działanie neuroprotekcyjne i wyciszające, czyli kanabinoidy, czyli olej CBD, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, omega-3, tak? I to są takie dwa podstawowe elementy. Jeżeli chodzi o neuroprotekcję, to, co dzisiaj pokazywaliśmy, czyli tą mieszankę neurostres, która będzie poprawiała nam nastrój, będziemy się lepiej czuli. W zależności też od zaawansowania i od rodzaju, można też spróbować poprawić sobie funkcjonowanie mózgu taką mieszanką, gdzie mamy zioła poprawiające czy przyspieszające metabolizm mózgu, tak naprawdę OptiMind. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie z OptiMindem w przyszłości. Także na stwardnienie rozsiane to, co wycisza, oczyszcza nasz organizm i bardzo ważne jest to w chorobach autoimmunologicznych, wszystko to, co poprawia funkcjonowanie naszej wątroby i detoksykuje. To jest w ogóle ogólna zasada we wszystkich chorobach autoimmunologicznych, dlatego że bardzo często one mogą mieć podłoże sprowokowane przez jakąś infekcję. Później przez tą infekcję nasz organizm trochę głupieje, pojawiają się stany zapalne. Więc jak chcemy pomóc takiej osobie, to wyciszamy ten organizm. Jakie dawkowanie ma być przy dzieciach? Przy dzieciach powyżej 12 roku życia stosujemy takie samo dawkowanie jak u osób dorosłych. Chyba że to jest dziecko, które jest jakby filigranowe, nazwijmy to, no to wtedy jakieś tam odstępstwo można zastosować. Przyjmuje się, że preparaty są optymalnie dostosowane do wieku, do wagi około 70 kg, circa about. Więc jak ktoś waży 35 kg, no to wtedy możemy zastosować połowę dawki. Czy będzie podobny webinar na temat nowotworów? Wątpię. Czy podejmę się takiego webinaru, dlatego że nie prowadzę osób chorych na nowotwory. To jest nie moja dziedzina. Zawsze pomagam osobom, które byłyby chore na nowotwory.
według zasad ogólnych. To znaczy wszelkie wzmocnienie organizmu typu kanabinoidy czy probiotyki z beta-glukanami, te najnowsze nasze, bo to jest wielka radość dla mnie, bo będziemy mieli beta-glukanę z probiotykiem. To jest naprawdę rzecz niezwykłej wartości. Wierzcie mi, w Japonii beta-glukany są przeciw lekami na nowotwory, więc z tego się bardzo, bardzo cieszę, że udało się nam to zrobić. Ale to nie jest moja dziedzina i wybaczcie, ale raczej nie będziemy się tym na co dzień zajmować. Mamy tysiące różnych problemów, z którymi będziemy sobie radzili, łącznie z otyłością, fitnessem i innymi rzeczami. Jeżeli ktoś mi poprosi o pomoc, oczywiście ja nie odmówię, natomiast na pewno nie będziemy się tym zagadnieniem zajmować w jakiś szczególny sposób. Tutaj jest wirkon i oksy. Czy będzie? To jest pytanie do Marcin, do ciebie. Tak, już odpowiedziałem, nie będzie w najbliższym czasie wirkon i oksy. Dobra. Jeżeli chodzi o nerwice, mieszanka ziół, o których dzisiaj rozmawialiśmy, dokładnie to, o czym rozmawialiśmy. Kwasy omega-3 bym tutaj jeszcze dodał, bo dzisiaj o nim wspominałem, neurostres i probio. I absolutnie tutaj to jest podstawa. Macie olej CBD, macie neurostres, probiotyk, kwasy omega-3 i naprawdę na początek w zupełności wystarczy. Można oczywiście jeszcze u takiej osoby, żeby wejść w taką homeostazę, patrząc holistycznie. Zachęcam do tego, żeby dodać u takiej osoby też trochę multivitamin, szczególnie witamin z grupy B. Dlatego, że czasem mamy po prostu tak duże niedobory różnych substancji odżywczych, że trzeba ten organizm posuplementować trochę. Uciążliwe hemoroidy, zmiana diety i wzmocnienie naczyń krwionośnych. No i tutaj wszelkie preparaty wzmacniające naczynia krwionośne to są te, które zawierają witaminę C, a mamy witaminę C również z bioflawonoidami, więc to są te procedury takie właśnie tam, gdzie mamy osłabienie ściany naczyń krwionośnych, tam zawsze powinniśmy stosować substancje naturalne, które je odbudowują. Nadczynność tarczycy. Bardzo trudny temat. Nadczynność tarczycy, nie przychodzi mi nic, co w tej chwili podałbym osobie z nadczynnością tarczycy tak na hip-hop, ponieważ to jest trudny temat. Nadczynność tarczycy trzeba wyciszyć. W związku z tym nie stosowałbym silnych ziół, które mogłyby gdzieś wpłynąć na ten organizm. Stosowałbym wyłącznie te rzeczy, które można bezpiecznie zastosować. A bezpiecznie można zastosować probiotyki i omega-3. Czy nasz probiotyk może być stosowany u dziecka 3-letniego? Jak dziecko skończy 3 latka, to może stosować Immunoprotect Opti Kids. Przepyszne tabletki truskawkowe. Witamina D3, 4 probiotyki. Janusz, przepraszam, od razu tutaj dopowiem, że już niebawem, bo to już jest jak gdyby w produkcji, dla dzieciaków będą probiotyki w kropelkach od 8 miesiąca, także niebawem już się pojawi. Ach, myślałem, że zostawimy to na specjalną okazję. Tak, tak. O kurczę, przepraszam. Jednego możecie być pewni, że będziemy chcieli Was zawsze pozytywnie zaskoczyć jakimiś nowinkami. Jeżeli jest coś ciekawego, słuchajcie, to będzie total improvement, constant improvement, czyli my zawsze będziemy dążyli do doskonałości, do tego, jeżeli coś będzie potrzebne i będziemy wszyscy mówili zróbmy, zróbmy, to po prostu zrobimy. To jest cecha tej naszej działalności. Mają być to preparaty najlepsze, czasem będzie to chwilkę trwało, zanim wybierzemy, bo trzeba najlepsze składniki i kompozycje zrobić, ale jak będzie coś potrzebne, to zrobimy. Także niespodzianka jest, cicho trzeba, nie ma, na razie nic nie ma, ale będę. A co jeszcze z takich pytań? Chlorofil.
Oficjalnie zawsze będę mówił, preparat można stosować wyłącznie w sposób zapisany na etykiecie produktu. To jest cały mój komentarz, jak ktoś mnie pyta, czy można chlorofil u małych dzieci stosować. Decyzja zależy od użytkownika. Jeżeli zastosuje, to na własną odpowiedzialność. I nie wolno zastosować inaczej niż na etykiecie. Proszę się nie gniewać. Czy mężczyzna bez woreczka żuciowego może stosować preparat? Preparat, no, może, powinien. Przed chwileczką też zachęcałem o tego, tak. Preparat na wątrobę, poprawiający detoksykację organizmu. Tak, należy stosować więcej. Odpowiednia dieta i suplementacja i regeneracja wątroby to jest w ogóle klucz do zdrowia. Wątroba, wbrew pozorom w dzisiejszych czasach, to jest rzecz, no, jedna z kluczowych tak naprawdę dla naszego zdrowia. Więc jeżeli nie dbamy o wątrobę, to jest problem. No dobrze, a to po takim dniu, który już chwilkę trwał, będziemy już pewnie kończyli. Marcin, czy my mamy już uruchomiony ten adres mailowy?